Ze mną poseł Robert Winiński. Witam. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, czy to, co zadziało się w Senacie, czyli powrót ustawy o środkach własnych Unii Europejskiej, o Funduszu Odbudowy bez poprawek, pana zaskoczyło? Nie zaskoczyło mnie to. Ten projekt i tak nie mógł być wiele zmieniony. Ta preambuła nic de facto nie zmieniała, sama istota. Klepnięcie funduszu zadłużenia stało się faktem w Senacie, a to, że przy okazji Grodzki i jego ekipa się wrócili o własne nogi w Senacie, no cóż, jak to ktoś napisał celnie, gdyby zorganizować konkurs na najgorszą opozycję na świecie, to ta opozycja reprezentowana przez Platformę, Lewicę i PSL zajęłaby i tak drugie miejsce. Mogłoby być inaczej? Ten scenariusz mógł wyglądać inaczej? Znaczy, moim zdaniem oni byli w stanie to przegłosować, tylko nie wiem, dlaczego się nie pozbierali z tym wszystkim. Są nieudolni, skrajnie nieudolni, ale jak powiadam, ta preambuła nic nie zmieniała w istocie rzeczy, w istocie przegłosowania funduszu zadłużenia, czyli klepnięcia centralizmu, fiskalizmu brukselskiego. Teraz ta ustawa trafi na biurko prezydenta. Konfederacja apeluje o weto Andrzeja Dudy. Tak, prezydent stojący na straży suwerenności powinien zawetować tę ustawę. Dlatego apelujemy, naciskamy. No, nie mamy tu jakichś wielkich nadziei, ale być może fakt, że Andrzej Duda jest drugą kadencją, więc nie będzie się ubiegał o reelekcję, nie będzie musiał mieć pieniędzy z PiS-u na kampanię, sprawi, że zachowa się, jak rzeczywiście strażnik suwerenności powinien się zachować i nie podpisze tej ustawy. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu 15 czerwca po to, by głosować nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwie kandydatury, senator Staroń i profesora Wiącka. Pytanie o cenę tych kandydatur, no i jak się zachowa również Konfederacja. Znaczy, te kandydatury są o tyle ciekawe, że profesor Wiącek uzyskał za sobą poparcie nieformalnej koalicji od Gowina do Zandberga. Pani Staroń jest kandydatką PiS-u, więc tutaj PiS po raz kolejny jakiegoś kandydata zgłasza. Natomiast Konfederacja w tej sprawie nie zabiera póki co stanowiska. Musimy się przepaczyć obydwu kandydaturom całej sytuacji i w najbliższym czasie wydamy w tej sprawie stanowiska. Na razie żadnej deklaracji z naszej strony nie ma. Panie pośle, Lidia Staroń to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy o tym, że wcześniej Porozumienie właśnie miało wysunąć kandydaturę niezależnej senator na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzisiaj wiemy o tym, że Porozumienie, Jarosław Gowin, nie poprze Lidii Staroń. O co tutaj chodzi? W co gra wicepremier Gowin? To jest gra w ciuciu babkę. Do Gowin chce pokazać swoją podmiotowość, którą chce zamanifestować. Natomiast ja zachęcam pana premiera Gowina, że jak chce zamanifestować swoją podmiotowość, to niech zagłosuje za wotum nieufności dla Mariusza Kamińskiego czy Jacka Sasina, czyli za ludzi współodpowiedzialnych razem z premierem za wybory kopertowe, za ten szwindel wyborów kopertowych w zeszłym roku. Wtedy Jarosław Gowin pokaże swoją podmiotowość. To ja zapytam właśnie o tę kwestię, bo Najwyższa Izba Kontroli, Marian Banaś, kieruje wniosek do prokuratury przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, przeciwko trzem ministrom. Marian Banaś był pancernym, był kryształowym. Dzisiaj Marian Banaś w pana ocenie jest mściwym? Nie, Marian Banaś jest jedyną niezależną instytucją w państwie polskim dzisiaj, która rzeczywiście robi swoją robotę i ocenia urzędników państwowych tak, jak na to zasługują. I stąd te wnioski do prokuratury i moim zdaniem takie osoby nie powinny pełnić dalej swoich funkcji. A widzi pan, panie pośle, szansę na to, żeby na wnioskach się nie skończyło? A to już jest piłka po stronie prokuratury i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Który pozostaje jakby w rządzie i w Zjednoczonej Prawicy. Pytanie, czy to jest okazja dla ministra Ziobry, by pokazać swoją niezależność, by postawić się jako ten mniejszy koalicjant? Zobaczymy. To już czas pokaże, jak Zbigniew Ziobro zechce tę szansę wykorzystać.